Cześć, ja jestem Sarge i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Beyond Two Souls. Teraz Jody jest wraz ze swoją ekipą agentów na kolejnej misji zleconej przez CIA i teraz kieruje Aidenem, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, dokładnie w tym momencie zakończyliśmy. Jako Aiden muszę znaleźć naszej ekipie jakieś schronienie. Poszukajmy więc czegoś. Tutaj teoretycznie są różne domki, ale podejrzewam, że szukam czegoś trochę innego. Znajdź nam jakieś schronienie. Czekajcie, może tutaj. Tam jest jakiś dom! Okej! Chodźmy! A no właśnie, tam się możemy schronić. Rzeczywiście, naprawdę trzaskający mróz, chciałoby się powiedzieć. Na szczęście jesteśmy ciepło ubrani, ale to nie zmienia faktu, że... jest tutaj niezwykle zimno. No i proszę, to już tutaj jest ten domek. Spróbujemy tam wejść. Kurwa! Ale zimno! Co my tu robimy? To jakaś cholerna rybacka wiocha! Informator nas okłamał. Mówię ci! Lepiej się stąd ruszajmy, bo niedługo zamienimy się w sople. Od 3 dni łazimy po lodzie i wpieprzamy śnieg. I po co? Kurwa! To jest jakaś pierdolona farsa! Ej! Skończcie, kurwa, z tym narzekaniem! Nie tylko wam jest zimno do chuja! Zaraz zamarznę. Najpierw rozpalmy ognisko, a potem się kłóćmy do woli. Ona ma rację. Rozbijemy obóz i przeczekamy burzę. Spróbuję się połączyć z centralą. Sami widzicie, nawet w tych strojach jest im strasznie zimno. Możemy z nimi pogadać po kolei. Z Ryanem nie za bardzo. No cóż, Jody ma z nim troszkę na pieńku. Patrząc na ostatnie wydarzenia. Co my tu możemy zobaczyć? Pokaż. Wszystko przemoknięte. Musimy coś znaleźć. Inaczej będzie po nas. Okej, może z wami pogadam? Chyba nie za bardzo, niestety. Co tu jeszcze mamy ciekawego do zrobienia? Okej, napijmy się czegoś gorącego, zdecydowanie. To nam powinno chociaż troszkę poprawić humor. Od razu lepiej, co? Miejmy nadzieję, że ta burza, kurczę, tutaj przerwie się dość szybko. Dobra, tutaj nic nie ma. Zobaczmy z tej strony. Może teraz dopiero z Ryanem mogę pogadać? Tak jest. Połączyłeś się? Nie, chwilę to potrwa w tej burzy. Wciąż się gniewasz. Pewnie niczego to nie zmieni, ale jest mi przykro. Masz rację. To już niczego nie zmieni. Oj, Jody, muszę nie bądź... wejść. Chce mi się siku. Nie bądź taka oziębła znowu. Okej, to wychodzimy. Nie oddalaj się, okej? Jest minus 40. Nie idę podziwiać widoków. No, troszkę się obawiam, że coś tu się może stać. Jak już wyszliśmy. No, ale zobaczymy. W takim razie udamy się tam. No i mam nadzieję, że nic złego się tutaj nie stanie, chociaż tak jak mówię, mam troszkę złe przeczucia, mimo wszystko. A, tam muszę przejść, dobra. O kurwa! Kurwa, 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 ale zimno! No.
No wyobrażam sobie, jak zimno. O kurcze. No to pięknie. Nie wiemy w ogóle, kto to jechał tutaj. No cóż, prawdopodobnie wojska z tego kraju, który właśnie prowadzi badania nad infrawymiarem, o czym ostatnio się dowiedzieliśmy. Ruszajmy jak najszybciej powiadomić chłopaków. Sądu, widziałam. Gdzie? Główna droga. Konwój wozów opancerzonych minęli mnie. Widzieliście? Nie, nie, nie sądzę. Idziemy. Idziemy za nimi! Dobra, a więc ruszajmy. Nie ma czasu do stracenia. Niestety burzy nie przeczekamy, no ale cóż, teraz są ważniejsze sprawy. Najważniejsze, że znaleźliśmy właśnie wojska wroga. No i może się czegoś dowiemy. Spróbujemy za nimi podążyć, tylko że oczywiście już odjechali dalej, ale tu jest jedna droga, więc tak naprawdę mogli tylko nią pojechać. Bingo! Aiden, sprawdź, co jest w środku. Dobra, przełączamy się w takim razie na Aidena i faktycznie się tam przenieśmy. Zobaczymy. To nam powinno powiedzieć więcej. Czy ja tutaj się przebiję? Wow! Co to za miejsce? Patrzcie tylko na to. Kurczę. Jakieś łodzie podwodne. Żołnierze. Ładują skrzynie do... łodzi podwodnych. Podwodnych? To znaczy, że szczelina... jest pod wodą. Tam musi być jakaś baza, do której łodziami transportują zapasy. Ilu żołnierzy? Widzę chyba 3. Niech Aiden ich zdejmie. Aiden? Załatw ich. W takim razie przełączamy się na jednego, no i później wybijemy wszystkich pozostałych. Przejdźmy tam bliżej, żeby sprawa była prostsza. Kurczę, oni są oddaleni od siebie. Mam nadzieję, że będzie można to zrobić po prostu po cichu. Najpierw jednego załatwimy, a później przejdziemy do kolejnego. Tak więc tutaj jest jeden. Pistolet, kurczę. No właśnie, ten usłyszał oczywiście. Tinsa! Okej, tam jest jeszcze chyba jeden. Albo i nie, albo to właśnie on wyszedł. I tam po prostu musimy się teraz udać. Idziemy w każdym razie. Okazało się, że no było się bez problemów. Dziwię się, że ten koleś po prostu tak tam podszedł. Bez pytania się, bez jakiegokolwiek zabezpieczenia się. No ale to już jego strata. Dobra, co my tutaj mamy? Otworzyliśmy przejście. Czemu mnie nie ostrzegłeś? To... co teraz? Dajcie mi chwilę, okej? Widzicie, nawet takie przerwanie połączenia z inną osobą może coś złego wywołać u Jody, jeśli się ona do tego odpowiednio nie przygotuje. Ciekawa informacja. Dobra, co my tu mamy? Raczej musimy pewnie sprawdzić łódź podwodną. Więc podejdźmy sobie tutaj i zobaczmy. Co ty właściwie robisz? Zaraz rozwiążę nasz problem. Brawo. Na pewno się na to nabiorę. Tak wiem. Marne szanse.
Ale ta jebana szczelina sama się nie zamknie, prawda? Okej. Okay. Przebierzesz się, dobrze. I co dalej? Popłyniemy łodzią do bazy. A potem zobaczymy. Pójdę z nią. A co z nami? W tej łodzi są dwa miejsca. Przygotujcie plan naszej ucieczki. Myślę, że może nam być bardzo potrzebny. To jest rozkaz, Nick. Daj mi ładunki. Oj, zdecydowanie zrobiło się ciekawie. Wiesz, że możemy stamtąd nie wrócić. Tak. Wiem to od początku. Nie ma ryzyka, nie ma zabawy, jak to się mówi. Musimy to zrobić. Nie mamy wyboru tak naprawdę, jeśli chcemy tutaj ich powstrzymać. Niczego nie wskuramy, jeśli będziemy tutaj siedzieć w miejscu. Zejdź niżej. Baza musi być blisko. Okej, to ciekawe. Będę teraz sterować łodzią podwodną. No ale oczywiście jest to bardzo liniowe, bo mamy tylko jedyną ścieżkę. Widzicie to w lewym górnym rogu na tej mapce, czy na tym radarze powinienem raczej powiedzieć. Nic nie widać. Ciężko ustalić pozycję. Jakoś damy sobie radę, myślę. Skręcamy tutaj, żeby tylko nie uderzyć o nic, spokojnie. Ciekaw jestem, jak daleko jest ta baza. I jak bardzo głęboko pod wodą, bo widzę, że coraz bardziej się zanurzamy. Całkiem nieźle to ukryli, ale nic się nie ukryje przed Jody, prawda? Przed Jody i przed Aidenem. Kurczę. Niewiele tutaj widać niestety, ale patrzcie, na radarze po prawej stronie coś już jest widoczne, tak jakby tam była jakaś już baza. Zobaczymy za chwilkę zresztą. Tutaj trzeba będzie przepłynąć. Tam. Widzisz światło? No właśnie, tak myślałem. Więc jesteśmy na miejscu chyba. Zdaje się, że kurczę, będzie tutaj trzeba wpłynąć. No i zobaczymy, czy kurczę nasze przebrania wystarczą, żeby tutaj wejść i żeby niczego nie podejrzewali. Ale patrzcie, już chyba wiem, skąd była ta scena, gdzie Jody i właśnie Ryan byli więzieni przez jakiegoś Chińczyka. Tam widzieliście ten emblemat. Niestety, nie chcę nic mówić, ale to chyba nastąpi tutaj. To nie jest wielki spoiler, no bo twórcy sami nam pokazali, o właśnie, tą scenę. Niewielu zniosłoby taki ból. Może cierpienie towarzysza rozwiąże ci język? Moje pytania są proste. Chcę wiedzieć, kim jesteś. Kto cię przysłał? I skąd wiesz o istnieniu tej bazy? Muszę też wiedzieć, co się stało, gdy weszłaś w pole inhibicyjne. Nic mu nie mów, słyszysz? Będę ci zadawał te pytania w kółko i w kółko, dopóki mi na nie wszystkie nie odpowiesz. Kim jesteś? Kurczę. On nie żartuje chyba. To... Nazywam się Holmes. Jody, nie. Jody Holmes. Agentka 894732. Jestem CIA. Więc CIA wie o naszych badaniach. A ta istota uwięziona w polu inhibicyjnym?
Jesteśmy złączeni. Od urodzenia. Fascynujące. Czyli Amerykanie też zdążyli odkryć to zjawisko. Muszę powiadomić dowództwo. Kiedy wrócę, dokończymy naszą konwersację. Zdecydowałem się powiedzieć, chciałem tutaj uratować Ryana. Ciekaw jestem, jak to wpłynie na zakończenie ewentualnie. O ile w ogóle wpłynie. Ale domyślam się, że była to jedna z takich ważniejszych decyzji. Napiszcie w komentarzach, co wy byście zrobili tutaj na miejscu Jody. Ale kurczę, nie mogłem patrzeć, jakby tutaj... Nie wiem, odcinał oko czy coś. Przystawiał ten nóż do oka mu. I co teraz? Niszczymy kondensator i uciekamy. Jak zamierzasz to zrobić? Patrzcie, nie doczytało się chyba tekstury postaci. Nie wiem. Ale wymyślę coś. Karykaturalnie to wyglądało. Wadziak! Wiecie, gdzie ogiesz Jamsa? U mnie jeden siedzile. Kupa, to siedzieć. No i tutaj pewnie zobaczymy, jak doszło do tego, że nasi bohaterowie zostali złapani. No bo oczywiście nie muszę chyba mówić, że przed chwilą przenieśliśmy trochę w przyszłość. Dobra. Oj, co jest grane? Mam nadzieję, że mi się gra nie zawiesi, bo najpierw te tekstury, teraz chwilowa zawieszka. Jody, nie zbliżaj się do nich! Nie możemy tu zostać. To w końcu co mam zrobić, kurczę? Zbliżyć się do nich, czy... Czekajcie. No właśnie. Wcielimy się w tego gościa. Dalej. Co? Ale... Cicho, chodź za mną. Dobra, ruszamy teraz za nim. Udało się. A teraz znajdź kondensator, zanim się zorientują. Co ciekawe, ja się teraz poruszam tym Chińczykiem, a nie Jody. Dobra, ciekaw jestem, czy to właśnie jest tam na końcu. Musimy podejść do tego strażnika, dzięki temu wejdziemy dalej. No to już wiemy, jak nas złapali i jak Jody straciła kontakt z Aidenem. Proszę bardzo, mamy rozdział Ukryty Smok i zobaczymy, jak to się dalej potoczy w takim razie. No proszę, pierwszy raz chyba w życiu Jody będzie ona bez Aidena. Ciekawa sprawa, ciekaw jestem, jak to wpłynie na naszą bohaterkę. Bardzo interesujące. Zobaczymy już niedługo, jakie tu będą jeszcze wydarzenia. Nie będę teraz oczywiście przerywał odcinka, no bo to by było zbyt krótkie. Przejdziemy sobie jeszcze, myślę, ten rozdział. No i zobaczymy, ale jak sami widzicie, linia czasu się powoli zapełnia. To oznacza, że najwyraźniej zbliżamy się już do końca tej gry. Oczywiście zwróćcie uwagę na fakt, że niektóre moje odcinki trwały nawet godzinę, więc nie zrażajcie się tutaj faktem, że to jest 13 odcinek, a już końcówka gry. Zwróćcie uwagę, ile te odcinki trwały i w rzeczywistości ta gra będzie trwać pewnie około 10 godzin. Oczywiście no to też nie jest jakoś ogromnie dużo, no ale jak na taką grę, no to jest to bardzo dobry czas według mnie.
Nie ma tutaj co oczekiwać po każdej grze. Przecież czasu na poziomie, nie wiem, ponad 20 godzin, czy jeszcze więcej. Bo nieraz czytam takie komentarze, kiedy właśnie niektóre osoby narzekają na czas gry, chociażby w przygodówkach, ale nie przesadzajmy. Nie wszystkie po prostu gry muszą być tak długie, jak chociażby RPG. Okej, trochę mnie martwi, że tak długo się to wczytuje. Jeśli zaraz się to nie zmieni, to będę musiał chyba ewentualnie jeszcze raz odpalić grę. Zobaczymy. Okej, już się wczytuje. Wow. Aiden jest uwięziony tutaj w tym polu. To jest to, o czym było mówione wcześniej. Co ja tutaj mogę zrobić? Tędy więc nie przejdę. To na pewno. O tym była właśnie mowa na tych przesłuchaniach, że właśnie w tym polu jest teraz Aiden. No i jest on odłączony od Jody. Nie mamy kompletnie pojęcia, co się z nią teraz dzieje. To znaczy, widzieliśmy to oczywiście w tych poprzednich scenach z przesłuchań, że tam torturowana była Jody. No i nasz wybór był taki, mój wybór był taki, że postanowiłem powiedzieć, kim jesteśmy, aby tam uratować Ryana. Zobaczymy, czy to mi się z czasem opłaci. Tutaj się muszę dookoła rozejrzeć. Zobaczymy, co ja tutaj właściwie mogę zrobić. O dziwo, teraz mogę się poruszać praktycznie po całym tym kompleksie. Okej, o dziwo, Jody się odzywa do Aidena, więc mimo wszystko jakaś tam więź pozostała, tyle tylko, że nie jest w stanie Jody pewnie go jakoś kontrolować, czy coś. Tędy próbuję przechodzić, ale myślę, że i tak muszę iść tam na wprost z powrotem, chociaż tutaj może coś. Czekajcie. Tutaj mamy jakiegoś gościa. Trzeba będzie się w niego wcielić. Okej, za chwilę zobaczymy, pewnie załatwimy tych dwóch. Albo tutaj coś zrobimy. Nie do końca o to chodziło najwyraźniej. Musimy spróbować czegoś innego. Zobaczmy, jeszcze raz się spróbuję w niego wcielić. Wtedy pomyślimy. Dobra, co my tu możemy zrobić? Może powinienem przejść gdzieś po prostu. Tutaj pewnie nie przejdę. A jednak da radę. Ale nie w tę stronę. Nie tutaj mam iść. Nie, powiem wam, że gra mi jednak wyraźnie wskazuje tamto pomieszczenie. To chyba oznacza, że jednak tam muszę coś zrobić. Tylko, że powinienem pozbyć się jeszcze tych przeciwników. I teraz pytanie, jak to jeszcze zrobić? Czekajcie, patrzcie, tutaj mamy broń. Tu mamy broń i możemy ją za chwilę... Kurde! Możemy ją wykorzystać, tylko że musimy znaleźć sposób, żeby zrobić to, kiedy oni nie będą patrzeć. Jeszcze raz się w takim razie na niego przełączamy. I zobaczymy teraz. Tutaj przejdźmy, bo tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie z jakimiś narzędziami. Zobaczmy, co my tutaj możemy zrobić. Oho! Będzie można tamtego zapewne ogłuszyć, później zabierzemy broń. No i wyeliminujemy tamtych dwóch w tym pomieszczeniu po prawej stronie. Tak więc plan mamy już gotowy. Okej. Gość jest ogłuszony. Teraz możemy bez problemu wziąć karabin. No i zakończyć tą sprawę. Załatwimy tych tutaj. Wchodzimy jeszcze raz. No i przykro mi, panowie. Okej. Problem w tym, że równocześnie
wszystkie istoty uwolniliśmy i zrobiły się naprawdę duże problemy, jak sami widzicie. O kurczę, no ale nie było innego wyjścia. Dobra, tu jest Jody. Spróbujemy ją wyleczyć. I może za chwilę ruszymy dalej, zobaczymy jak to będzie. Teraz ta rana. To już jest po tych torturach najwyraźniej. Aiden! Udało ci się! Szybko! Zabierz mnie stąd! Okej, dobra. Jak to teraz zrobimy? Zastanówmy się. Czekajcie. Tutaj... otworzymy najpierw to przejście, jak rozumiem. O, czy to wystarczy? Zobaczymy. Tak jest. To się nazywa siła. No i cóż, będziemy musieli jako Aiden teraz ochraniać Jody. Dobra, a więc szukamy Ryana. Rozejrzyjmy się tutaj. Gdzie może być jakieś przejście? W ogóle, gdzie jest ta Jody w końcu? Ryan, jesteś tu? A, po tej stronie. Rozmów. Szybko! Dobra. Mam nadzieję, że tu będzie. I jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Oby tutaj był. Tak jest. Nic nie jest. A jak myślisz? Stawaj! Możesz chodzić. Tak, tak. Okay. Zaczekaj na mnie w łodzi. Jak nie wrócę za kwadrans, chodź bez mnie. Zwariowałaś? Wykonaliśmy misję, to uciekajmy, póki możemy. Trzeba zamknąć szczelinę. Jeśli tego nie zrobimy, istoty zaleją nasz świat. Nie, nie mamy czasu, Jody. Nie mamy wyjścia. Wiesz o tym. Ładunki! Szybko! Zostały w sali przesłuchać. Okej, która to sala? Tutaj po lewej stronie? Wow! Co? Toka? Antal do mogłej! Załatw tego bydlaka, Aiden. Dokładnie, Aiden, przydasz się teraz. Załatwimy go i już nie będzie taki cwaniak. Dobra. Przydałoby się broń mimo wszystko, chociaż Aiden załatwi tutaj sprawę zawsze. Ale może Jody zabierze ten pistolet. Z chwilę zobaczymy. A niestety nie za bardzo. Pistolet sobie leży, a Jody nie zamierza go zabierać. Dobra, tutaj. Okej. Okay. Mamy ładunki. Ajajaj, co tu się dzieje? Dobra, którędy teraz? No pięknie, już są istoty. Kurde. Czekajcie, tędy? Przejdziemy tędy czy nie? Póki co idźmy właśnie przed siebie. Nie wiem, czy to jest dobra droga, ale podejrzewam, że tak. Nie, jednak nie w tę stronę. Dobra, szukamy w takim razie dalej. Najwyraźniej chyba muszę się wracać po prostu. Czekajcie, tylko że też już nie pamiętam, gdzie to było. Aha, to tutaj już jest, dobra. A nie, co ja w ogóle gadam? Nie możemy się wracać, musimy iść tam, gdzie jest ta szczelina przecież. Więc to chyba będzie tędy, zdaje się. O dziwo, istoty nas nie atakują. Dobra, teraz tędy najwyraźniej. Kamera mi tutaj cały czas pokazuje. Czekajcie, muszę chyba przełączyć się na Aidena. I jakoś to przejście sobie odblokować. Mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy, co my tutaj mamy. No, a może jednak nie o to chodzi. Może to jednak nie jest to przejście. Chociaż kamera mi tak pokazała, jakbym musiał tutaj właśnie iść. Dobra, chyba musimy iść jednak tędy. Bez tego. Okej, dobra. Może jeszcze raz przełączmy się na Aidena. Nic tutaj nie widzę, ale podejrzewam, że musimy po prostu skoczyć tutaj pod wodę. Załóżmy kombinezon najpierw. Ha,
Okej, niezła sprawa, co? Trochę się czuję jak w Dead Space'ie. Dobra, czemu ta kamera dziwnie jest usytuowana? Nie muszę po prostu zejść tutaj? Chyba tak. O cholera, bardzo się boję, Aiden. Bądź blisko, dobrze? No właśnie, zwróćcie uwagę na odwagę Jodie w tych wszystkich scenach. Mam takie wrażenie, jakby Jodie była bardziej odważna niż Ryan, co było widać po tej scenie, kiedy Jodie go ratowała. On chciał uciekać, Jodie była zdecydowanie bardziej zdeterminowana, żeby tutaj zostać. No i spróbować jeszcze uporać się. Gdzie tu się włącza światło? Spokojnie, Aiden. No cóż, ruszajmy. Teraz naprawdę klimat jak w Dead Space, pomijając fakt, że jesteśmy pod wodą. Ale jest tu, kurczę, niezwykle ciemno. Bardzo mało widzę. Cały czas istoty tutaj latają dookoła nas. Wciąż nas nie atakują, na szczęście. Patrzcie, tam się coś świeci. Jak to się mówi, idziemy w kierunku światła. Oj, kurczę, naprawdę. Jestem ciekaw, ile jeszcze rozgrywki przed nami, bo myślę, że już naprawdę niewiele. Jak tak dalej pójdzie, to dzisiaj zakończymy sobie jeszcze grę. Zobaczymy. Ale naprawdę, poznaje się tą historię z wielką przyjemnością. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Patrzcie, mamy szczelinę. Czekajcie, tędy nie przejdę, tak? Przejdźmy sobie tutaj. Okej. Okrążymy to trochę. Chociaż czekajcie, nie wiem, czy przypadkiem tutaj nie muszę podejść. No właśnie. I tutaj zostawimy ładunki wybuchowe. No i zapewne po kilku różnych stronach trzeba będzie to zrobić. Tutaj mamy kolejne miejsce, gdzie trzeba ładunek wybuchowy podłożyć. I pewnie jeszcze co najmniej jeden. No a wtedy zobaczymy. Na razie jest zaskakująco łatwo, coś mi się wydaje, że to tylko podpucha, że jeszcze tutaj się sprawa mocno skomplikuje. Już jesteśmy nauczeni, że w tej historii nic się nie dzieje bez przypadku, nic się nie dzieje zbyt prosto. Więc ja bym tutaj się nie cieszył, że na razie idzie tak szybko i sprawnie. Dobra, jeszcze tutaj stawiamy ładunek i zobaczymy, czy to już wszystkie. Okej, czyli sprawa jest oczywista. Mamy 3 minuty na ucieczkę z tego miejsca, no bo zaraz to wszystko wybuchnie. No i teraz pytanie, czy uda nam się bez problemu faktycznie uciec? Czy jednak jakieś komplikacje tutaj powstaną? Czekajcie, tutaj przejdę jakoś? Nie, tu jest zablokowane przejście. Musimy iść jakoś tędy. No dawaj, Jodie, wiem, że jest ciężko poruszać się pod wodą, ale postaraj się jak najszybciej wyruszyć się do przodu. Kurczę, ta sprawa się zrobiła bardzo niedobra. Ruszaj, Jodie, ruszaj. Dobra, teraz ja muszę objąć kontrolę nad postacią. Kurczę, jeszcze wciskając X mogę przyspieszyć bardziej, co jeszcze bardziej tutaj dodaje dramaturgii tym wydarzeniom. Myślę, że wszystko Jodie musi zrobić sama. Ryana tutaj nie ma, niestety. Kurczę, tracimy tlen. No dobra, udało się. Zabiorę cię ze sobą. Wow. Najwspanialsze odkrycie w dziejach świata! Zniewesone! Przez ciebie, ty głupia amerykańska suko!
kurde, zostaw mnie! Tak jest. Wow! Gwiazda pracy! No marne! Widzicie to, co ja? Kurczę! Co za łajdak. Trzeba go tutaj pokonać. Tak jest. Teraz mu się zapłaci za to wszystko, co zrobił. Zapłacisz za to, co zrobiłaś! Chyba na odwrót, stary. Kurde, co tu się dzieje? On jeszcze ma czas i ochotę na walkę. Ach. Bardzo ładnie, Jody, bardzo ładnie. Ach, kurczę. Ileż on nam musi tutaj wycierpieć. Aj! W tą stronę wychyliłem gałkę. No, próbujemy dalej. Kurczę. Dobra, spadamy są w takim razie jak najszybciej, kurczę! Wow! No to ładna scena na sam koniec. Kurczę! Ciekaw jestem, gdzie jest Ryan, kurczę, gdzie on się teraz spodziewa, kiedy był potrzebny. No bez przesady, panowie, lepiej się sami ratujcie, a nie jeszcze próbujecie ją złapać. Tak nie macie szans. Szybciej, szybciej. W którą stronę? Tędy. Okej, okay, udało się uniknąć. Wiele tu było widać w ogóle. No, nie do końca uniknąć, bo tutaj, kurczę, woda wleciała, ale dobra, biegniemy dalej. Strasznie mi się podoba praca kamery w trakcie takich scen, bo ona bardzo dodaje dramaturgii tym właśnie scenom. Jest jeszcze większa dynamika dzięki temu. Wspinaj się na górę, Jody. Dobra. Gdzie droga do wyjścia, kurczę? Wow, uciekamy teraz w głąb ekranu. Jejku. Czy się uda, to już tam. Przyspieszamy jeszcze X-em. Szybko. Ach. Dobra, zdążyliśmy. Kurwa, Ryan. Gdzie ty jesteś? Myślałaś, że cię zostawię, ha? Wow, nie wierzę, ale nam się chyba udało. Co się stało? Uszkodziła silniki. No i co teraz robimy? Mamy przeciek. To nie my. Nie jesteśmy głęboko. Może damy radę wypłynąć. Tak. Zajebisty. Kurczę, jeszcze mało problemów, co? A więc szybciej. Nie możemy utonąć. Niech tam Ryan też, kurczę, sobie poradzi, mam nadzieję. No i chyba się uda. Ale co my zrobimy na tym mrozie tutaj? Tu jest minus 40 stopni, a teraz jesteśmy dużo, dużo gorzej ubrani. Jeszcze w dodatku przemoknięci. Zaraz tutaj zamarzniemy, jak to dalej pójdzie.
O Boże, Ryan, ty to już w ogóle. Wciąż się gniewasz? Nie. Bo jest mi zbyt zimno. Nie miałem kiedy ci tego powiedzieć, ale kocham cię, Jody. W innych okolicznościach byłabym wzruszona. Żebyś to wiedziała, bo możemy tu umrzeć. Tak. A czy ty... Co? Ty też mnie kochasz? Tak. Tak, kocham cię, Ryan. Zrobiło nam się historia miłosna, co? Odpowiadałem twierdząco. Myślę, że pasują do siebie poniekąd. No ale na szczęście chyba ktoś przybył, tylko czy aby nie za późno? Tam! To oni! Szczególnie czy nie za późno dla Ryana. Chyba się udało. Okej, okay, całe szczęście. O dziwo, teraz przeniesiemy się znowu w przeszłość, kiedy Jody ma kilka lat, więc w przyszłym odcinku zobaczycie, jak się historia dalej rozwinie. Zobaczycie następny materiał jeszcze dzisiaj. Do usłyszenia.